Podpalić ci? Proszę bardzo. Nie? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ach, słuchaj, a to dziwne. No, tylko... Ten sposób blokujemy, żeby następny akt ograniczamy pole manewru. Ja już pewnie Sądy będą niezależne i niezawisłe tylko wtedy, jeżeli będą niezależne od innych władz. Tak też stanowi konstytucja i to jest fundament demokratycznego państwa. Jeżeli go zabraknie, stracimy na tym wszyscy my, obywatele. My, tak jak to, także bardzo Wam dziękujemy za to wsparcie i musimy dawać wyraz temu, że nie godzimy się na te zmiany. Dziękuję bardzo. A my chcemy od Państwa sędziów, żebyście nam zaproponowali, jak zmodernizować, bo Wy znacie najlepiej, jakie są problemy.
myślę, że pierwszą rzeczą jest to, żebyście wskazali, które prawa należy zmienić. Bo to, że macie za dużo roboty, to dlatego, że jest za dużo praw, które kreują konflikty i są niejasne. Za mało ludzi. Prosimy was o pomoc. Po prostu musicie podjąć inicjatywę w naszej wspólnej interesie. My wiemy, ale niestety dotychczas władze nigdy nas nie słuchały. Ale to ogłoszę. Zawsze wiedzą, że było lepiej. Dobrze, przeczytaliśmy wiele do ministerstwa. Ale do nas. Na internecie. Puszczajcie tak jak my. Obronimy. Tak jest, naprawdę interesujące. Tak jest. Obronimy konstytucję. 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 Moim zdaniem to jest naszym celem, co mogłoby być naszym celem i co powinno być. To jest przywrócenie ładu konstytucyjnego w Polsce. Kwestie związane z paliwem, kwestie związane z bieżącą polityką są ważne, ale podstawową rzeczą jest przywrócenie stanu porządku konstytucyjnego, który jest zgodny z tą konstytucją, która dzisiaj obowiązuje. I jeszcze jedna rzecz, o którą bym apelował, to o to, abyśmy o tym naszym proteście myśleli też nie tylko jako sprzeciwie wobec rządu, ale też jako próbie mobilizacji tych obywateli, którzy dzisiaj są bierni. Bo jesteśmy tutaj dzisiaj na pewno w mniejszości. I bardzo ważne jest to, żeby pobudzić pozostałych mieszkańców, nie tylko Opola, ale całej Polski, do takiej aktywności obywatelskiej, żebyśmy byli tutaj w większej ilości, w większej liczbie. Wydaje mi się, że jednym ze środków działania, który powinniśmy zastosować, to jednak iść w kierunku uczynienia tego, żeby nasze protesty były trochę bardziej dolegliwe. Bo dzisiaj 80% społeczeństwa jest na wakacjach, grilluje, zajmuje się ogródkiem, a nie interesuje się sprawami konstytucji. Ludzie nie przejmują się tym, co się dzieje w Polsce i to jest problem. Musimy ich zmusić do tego, żeby się zaczęli przejmować, bo bez pozostałych obywateli ta walka będzie trudna. Dziękuję. Brawo! To jest prawda. Państwo prawa to podstawa! 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 Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Wolność, równość, demokracja! Państwo prawa! Ważna sprawa! Państwo prawa! Ważna sprawa! Państwo prawa! Ważna sprawa! Państwo prawa! Ważna sprawa! Marcin, chwileczkę zostaw tutaj na tym, albo...